dobra, jedziemy, słuchajcie, właśnie wyjechaliśmy od Maciusia i jedziemy na Rybomanie. Miał z nami jechać Adi, ale niestety dostał telefon, że będzie musiał się pojawić w pracy dzisiaj wyjątkowo, ma jakieś zlecenie grube i no nie pojedzie z nami, więc ruszamy i zobaczymy. Droga nie będzie chyba zbyt fajna, bo pada deszcz, także Maciek, ty dzisiaj jestem, ładny, odświętny. Jestem. Pokaż czapeczkę. Czapeczka? Odświętną, wędkarstwo 360, nowy magazyn wędkarski, od niedawna w ogóle jest do kupienia. Dziś od roku chyba, nie? No, dobra, jedziemy. No, jechaliśmy 2 godziny na targi, a teraz, bo wykupiliśmy miejscówkę na parkingu i teraz następne 2 godziny to chyba sobie postoimy w koreczkach. No, wszyscy chcą właśnie na ten parking wjechać. Ale patrząc przez pryzmat obiektywizmu, zauważamy, iż mamy czas na fajeczkę. I co, Maciuś, popaliłeś sobie papieroski? Popaliłem. Nie pal papierosów, ja ci mówię, nie pal papierosów. Grupa VAG tylko się liczy w autach. Tak. Chociaż Opel nie należy do grupy VAG. Volkswagen, automobile, coś tam. Grup. Volkswagen, automobile, grup. Grupę? To z niemieckiego, wiesz. No to co, Volkswagen, Skoda, tak? Adrianek, poklei to według jaja znowu. On dobry jest, te klocki. Volkswagen, automobile, coś tam. Grup. Volkswagen, automobile, grup. Grupę? To z niemieckiego, wiesz. Adrianek. Od jakichś targów koleniowych musimy przejść. Macie, gdzie my jesteśmy teraz? Przepraszam bardzo, to co są za targi? Są targi edukacyjne, stoisko Wyższej Szkoły Handlowej. Aha, to nie tu. Drzewa w środku jakieś. Zeskłe. Maciek, jednym słowem się zamotałeś. Pawilon 5. Myślałem, że ty będziesz nawigatorem. Ale nie weszliśmy tam, gdzie trzeba. Na pawilon 5. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Muszę się przebranżowić. Muszę się przebranżowić. Tak, występujemy dzisiaj w barwach filmowych. Feder Fanatic z Wrocław, witamy na targach na Rybomanii. Będzie relacja. Idziemy, dopiero wchodzimy w tej chwili. Dobre, mamy tutaj jakieś piwko ładne z lokalnego browaru, ważone przez piwowarów z pasją. Piwo wielkopolskie. Piwo pniewskie, czyli z Pniewa. 6 voltów. 6 voltów, o to mocne. A dobre? No. Dobre? Dobre. Soberary tasy. Wreszcie jesteś na filmiku, młoda. No, już dawno mnie nie było. Pierwsza hala. W tym roku dosyć skromnie z łódkami. Kiedyś były piękne jachty, jak byłem parę lat temu. Dzisiaj tak bardzo pusto w sumie. Na takim już by się popływało ładnie, nie? O, ale duży. Spokojnie 5 osób, nie? Jedna na rufie. No, spokojnie. No nie, bo tutaj... O, łysy ode mnie z roboty, to kurde tutaj patrzył się na nie. Patrz jakie ładne. Dlaczego lipień jest po 300, a duży karp jest po... Bo w ogóle wędkarstwo obuchowe jest drogie. Bo lipienia trudniej złapać. Może być, no. Takie statuetki. Wiecie, znacie te dmuchane, eleganckie, fajne pluszaki z ryb? To jest właśnie z tej firmy, jeszcze takie statuetki. Jakby ktoś chciał, super eleganckie. Maciuś? Marzy ci się spalinowy silniczek? Tak, przymierzam się do spalinówki właśnie, tylko patrzę. Ale jaką moc preferujesz? Nie no, do 5 koni, nie? Ale to jest...
Jaki jest koszt takiego silnika? 530 zł. Jest ostatnio popularna w Polsce marka Flagman. Mnóstwo ludzi na stoisku Flagmana. Maciek, jak na Flagmanie się siedzi inaczej niż na Riva? Maciek, zadałem ci pytanie. A może... Ale ja nie mam oparcia, tak? Nie mam oparcia. No dobrze, jest kurna tutaj. Jest okej, ale... Ale gdzie mam oparcie? Nie mam oparcia, a mnie... Plecy będą boleć. Ja muszę być oparty. Muszę mieć oparcie. Ciekawa wędka z firmy Flagman. A mniej? Do 60? Do 60 będzie. A jaka długość? Zobaczcie, karbon, prawie jak w sferze. Elegancka, leciutka. Akcja. Zaraz, ja już panu pokażę. Akcja typowo szczytowa. Zobaczcie. Sztywna, elegancka, że... Elegancka, sztywna akcja. Szczytowa. Wędka bardzo podobna, powiem wam, do sfery. O, ta jest bardziej sztywna. Przelotki te cieniutkie. O. Jedna i druga jest 90. Ciekawy typ przelotek też. Do przodu zobaczcie, one są wysunięte tak bardziej. Pod kątem. O, wędki za 900, nie? No to na pewno sfery za 900 nówki nie kupicie. Podoba ci się na targach moda? Mamy na luzaku. Jest moja ulubiona firma. Tutaj. Firma Match Pro. Czyli wchodzimy na Match Pro, tak? Nie ma nic. Zrezygnować. Cała gama glin. Rozpraszające, wiążące. Super zapachy. Ale kolorów sporo, co nie? Kolorów. Chcielibyście wiedzieć, jak to pachnie, naprawdę. Przecudowne, eleganckie, dodatki do zanem. Ale ziemia bełchatowska jest wasza. Dobra, dawaj dalej, Macie. Pieczywa w różnych kolorach, różne, różniste, grube, cienkie, drobne, takie, owakie. Nie młody? Miksy do metod. Pelety drobne. Zobaczcie, tu jest po prostu ogrom różnych zapachów, smaków, kolorów. Niesamowite. To jest właśnie tutaj, tę zanętę bardzo często stosuję, to jest gruby leszcz. Następną zanętą, którą stosuję, jest karmel, ale jej nie widzę. Musisz tą karmelowa dalej. O, to są moje serie, właśnie, o tej serii chciałem wam powiedzieć. Tu są wszystkie w kupie. Najważniejsza zanęta, którą ja stosuję na swoich wypadach wędkarskich, to jest Super Karmel, którą widzicie często na moich filmach. Gold Lash też jest dobry. I gdzieś jest ta zanęta. To są te serie Lejka, bardzo dobre na odrę, się sprawdzają mi znakomicie. I ogólnie serie Top Gold. Moim zdaniem są najlepszymi zanętami polskimi na rynku polskim. To inicjatywa jest... Tutaj jest właśnie Mateusz, zawodnik Match Pro. Prowadzimy konwersację przez internet, właśnie się przed chwilą poznaliśmy. Tutaj cieszymy się, że nasz kolega wybrał naszą markę. Zanęty się sprawdzają, a będziemy w tym roku dość mocno współpracować. Będą ciekawe rzeczy, konkursy, coś do wygrania. Także będzie fajnie, naprawdę, zobaczycie. A stosujcie nasze produkty, zobaczycie, ile ryb możecie złowić. Naprawdę, seria Top Gold, Adrian mi pokazał tą serię i ja ją stosuję do tej pory, za każdym razem, na każdym wędkowaniu. Słuchajcie, rewelka, polska firma, inwestujcie. O? Gdzie idziemy? A, dzisiaj jest mało, nie? Maciek, mało ludzi dzisiaj, nie? Idziemy tam zobaczyć. Pamiętasz tamtych, kurde, innych latach?
O, tu są fajne ubrania jakieś. O, zobacz jakie fajne polary. Patrz. Rozmiar L-ka. Ale patrz jakie grube. Jak zwykle tłumy, zobaczcie, człowiek przy człowieku, hardcore. Za chwilę będziemy na stanowisku Meusa, gdzie jest pani z Wrocławia, która prowadzi sklep we Wrocławiu, sklep Argus przy ulicy Kamieńskiego. Za chwilę... A ja wiem, tam przy Żmigrodzkiej? No właśnie, tam... A, już wiem, który. Za chwilę przyjdzie. A, dobra, już kojarzę. Za chwilę przyjdzie, zrobimy z nimi... Już poszli, o, już poszli. Idziemy na stanowisko Meusa. Super zanęty. O sensas, o sensas. Ja tu wrócę jeszcze dzisiaj. Jesteśmy na stoisku Meusa. Gdzie jest moja kochana pani? O, tam jest, o. No byłem, no byłem. Tutaj jest pani zakochana w wędkarstwie. Sklep we Wrocławiu przy ulicy Kamieńskiego, sklep Argus, która ma przynęty, zanęty, wszystko w za pani, Meus. Pani zakochana w wędkarstwie, fanpage na Facebooku, prowadzi ten sklep elegancko. Kulki proteinowe na karpie. Maciej to jest dzisiaj nasz przewodnik po tych targach. Szukamy teraz toalety. Z czego się cieszysz? Maciek. Nie no, żartowałem. Dawaj, idziemy. Z czego się cieszę? Bo jesteś na targach. Bo szukamy toalety i jestem na targach. Ja szukam bajdzonek. No King Reaper, znam ten sklep, ja tu nawet coś kupiłem u ciebie kiedyś. Chyba, ale nie pamiętam co. Chyba, że coś kupiłem. Tyle tego jest, że pamiętam. Daj mi jedną. Proszę bardzo. Dla zasady. O, zestaw i hostessa. Zestawy te właśnie podpóreczki fajne. Wystawiasz się na necie, widziałem na grupach. Facebook. Facebook właśnie, stąd cię znam. Aha, to kupiłem u ciebie, to jest zajebista rzecz. Wiesz jaki? Pstrąg. No. Tą, dokładnie tą. Tak, tak, tak. Teraz masz z logo już? Tak. Te moja jest jeszcze bez logo. Zobacz, trzeba oświeżyć. Czyli jestem jednym z pierwszych klientów, co nie? Kiedyś będzie dużo warta. Bo jest naprawdę eleganckie tutaj. Co prezentujesz? O, podpóreczki. Rozkładają się od... Takie iż od 50 do 90 cm, te większe od 70 do 100 cm. Ale zapinanie jest jakieś nowatorskie, widzę. Znaczy fajnie, bo przy jakichś cięższych sprzętach to nam się nie składa, nie? Czyli... Ale czasami się blokują. To znaczy? Mam! Nie masz tego. Tej firmy nie masz. To jest nowa firma polska, co ty? King Reaper, nie znasz? To poznasz, ja ci pokażę, fanpage, wszystko jest na necie. Dobra. Fajnie, że się wystawiłeś, fajnie, że się pokazałeś. Jesteśmy, więcej produktów jest na sklepie, oczywiście 60 tysięcy asortymentu, tutaj ze wszystkim super. Jesteśmy w stanie przyjechać. Super. Słuchajcie, prezentacja przynęty. W akwarium. Ten zestaw. Firma Manific, która wystawuje łodzie. Ze względu, że mamy duży mąż, tak? Przeciągi z dzierżakiem. Ten jest dużo wyższy. Ale to akurat spinning, także średnio nas to interesuje. Zobaczcie, jaką dostałam czapeczkę na Dzień Kobiet od swojego męża. Fajne to, nie? No. Tylko co się może przyda. Dobry ten mąż chyba, co? No. Co bierzemy? Łykamy, nie? A? Jak pelikan, kurwa. Kurde, co to jest? Prawie 150 tysięcy. Ja bezdomny mogę sobie kupić takie. To bezdomny powinien ci dać. Bezrobotny, bezdomny. Powinien ci dać. Na friko. Co tu jest? Mamy silnik dziobowy do manewrowania łodzią, bo łatwiej jest sterować silnikiem dziobowym
przy cumowaniu, przy podpływaniu gdzieś do kei, do tego, niż tym dużym silnikiem, który jest z tyłu. Tu wyłącza się silnik z tyłu, podchodzę sobie do przodu, do dziobu łodzi, załączam silnik dziobowy, podpływam sobie do kei, tak, cumuję, spokój. Nam ucieka cały czas dzisiaj, szukamy go non stop. Tutaj zobaczcie, Mirwaldi, stoisko. O. Idziemy. O, znaleźliśmy problemu. O, teraz będzie pertraktacja ceny. Można nagrywać pana? Nie można? To nie nagrywamy. Maciek, ile myślisz, że ugrasz? Z dwie dyszki? Myślę, że... Są zniżki, będę się na 8. Myślę, że 200 dam za niego. 270. O, i to już od razu inaczej brzmi. Minimalne już. Nie, Maciek, to jest dobra cena, mówię ci. Ja ten za ten trapera dałem 3,5. Biorę. Kupił pokrowiec za 270 zł. Wytargował 30 zł. Wygodnie mi będzie nieść, tak? Czterokomorowy, firmy Mirwaldi. O. Ładnie ci do twarzy w czerwonym. Dobra, idziemy. Maciek dzisiaj będzie kupował, dużo będzie kupował. Przynajmniej tak mówił, ale... Przynajmniej tak mówił, że będzie dużo kupował. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tutaj Maciek, co kupujemy? Tutaj kupimy konopie. Tylko czy macie konopie z czosnkiem? Mamy. Poproszę. 3 litry czy 1,5 litra? A mieliście w zeszłym roku 5-litrowy. Ale nie mam, bo wycofali. Zobaczcie, to są wstępnie podgotowane konopie. Są kiełki. A ja mam tam tylko 3. Co pani powie? No to dobrze, to 3. Co w tym roku będzie jak... Dobra, Maciek kupił kiedyś na targach właśnie te konopie i był bardzo zadowolony i bierze je ponownie. To dobre konopie, proszę pana, najlepsze. Ja nie wątpię. Tak. A jeszcze macie coś? Mamy co 2-litrowy, kwestałą, proszę pana. Ale inny smak jakiś, co? Tak wygląda ta marka. Bison, angielska. Proszek, no to płatki, czyli no nie? No. Też tak sobie poruszać. Tak, obserwuję, lajkuję. Zwycięzcę. Zwycięzcę konkursu naszego. Tak, Matrioszki. Fajnie się spotkać, na Rybomani. Z kolesiem tutaj. O, elegancko. Dobra. Maciek kupił konopie. Nie mylić z indyjskimi. Ja nie jestem kantiatą. Jestem federowcem. Ja to stosuję na leśnie. Maciek, coś się tak obkupił. Ale to jest na do metody. Maciek. Tak, ale nie tylko. No. To jest do wszystkiego. Może pan sobie z tego zrobić... kulę. Tak? Ja mówię o smaku. To jest akurat owocowy. Orzech, a co to jest? Stick mix albo grub bite, w zależności jak nazwamy. Widzicie pan? I tu jest czosnek. To nie jest żadna... No dobra, to jest co to jest? Ochotka. No to dobra, jeszcze to wiadro ochotki mi dać. Czerwone. A to są zanęty normalne? Tak. Czy to jest miks jakichś peletów? Gotowa, nie dodajemy do tego, nie. Nie dodajemy do tego wody, tak? Gotowa z wiaderka do użycia. To, czego nie zużyjemy, zamykamy. Zamykamy, tak samo jak konopie. Dokładnie tak samo tak. Jak tą konopie. A to co mamy? Owoc. Owoc. A tu... Orzech tygrysi. Ten orzech. A to co? Śmierdzący? Tak, to jest śmierdzi black food. Ale to niedozwolone. To niedozwolone. Bo mączka? To jest mączka rybna. Nie ma mączki rybnej. Nie ma mączki rybnej. Czyli dozwolone na wszelkich zawodach. Wszystkich. Elegancko. Ale nie, ale wezmę orzech tygrysi jeszcze. How much? 80 zł. How much? Maciek, ile wziąłeś siana dzisiaj, że tak szastasz? Dużo.
Ja tu co roku jeżdżę i nic nie kupuję. Dzisiaj popłynę trochę. O, Maciek. Ale to by trzeba było kurna zanieść chyba do samochodu. Czekaj. Ja nie wiem, gdzie ta fura jest. Ja też nie wiem. Gdzie my żeśmy wchodzili? Firma z Hibo jest z Rosji. Kupiłem sobie takie dwa koszyczki. Po drobnej modyfikacji myślę, że dadzą radę. W kształcie rzutki. Chciałem zobaczyć, czy one właściwie dobrze latają. Jak będą dobrze latać, to sobie zamówię i zobaczymy. Będę sobie je przerabiał i za 5 zł koszyczek, a nie za 20. Maciek ostatnio prenumerował wędkarstwo 360. No, nasz mistrz! Zróbka! Jezus! Weszliśmy właśnie na drugą halę. Są tu rzeczy Robinsona, Matrixa, Dama, Foxa i wiele jest dam. Tu jest znacznie większy luz. Bo Matrix, kurde, Dam, Fox, to już jest wyższa półka niestety i ceny są oczywiście wyższe. Idziemy zobaczyć na Robinsona, bo ja Robinsona używam, sprzęt. Ja tą półkę to wolałbym mieć z tej strony. Ale jest przezarąbisty. Zobaczcie, systemy kwadratowe, nie obkręca się, nie cuduje, elegancki. Najwyższa półka. Stoisko Robinsona. Gdzie jesteśmy na stanowisku Robinsona? Tu są kijki eleganckie. Mój ulubiony kij, Dyplomat, jest wystawiony. Ale słuchajcie, jest następca Dyplomata. Method Feder. MX3. Ale nie sugerujcie się nazwą. Ogólnie kije, które nadają się też do klasycznego łowienia na feder. Jednak są małe na razie ciężary wyrzutowe. Na razie do 60 gram. Ale myślę, że na naszą wrocławską Odrę przy małym uciągu spokojnie się nadadzą. Na razie dostępne tylko w internecie. Uwaga! W sklepie internetowym można się dzisiaj dowiedziałem targować. I znacie na pewno tą serię kijów Kinetic. Takie biało-niebieskie kijki. Jest następca Kinetica, a właściwie jego nowa seria. Czerwono-czarna barwa, czerwono to czarne. Ale to jest dalej Kinetic, tylko na lepszym węglu, o wiele lżejszy. Zarąbiste kijki, naprawdę polecam. Tutaj z panami, przedstawicielami rozmawiałem i super. Włoskiej firmy wyczynowej Tubertini, dość ciekawe wędki na feder, słuchajcie. Bardzo różne modele, bardzo różne gramatury. Ciekawe szczytówki biało-czarne, żółto-czarne. Wędki bardzo ładnie wykonane, mieliśmy je w rękach, porównywaliśmy. Ciekawa propozycja na ten rok. A
nasz czas na Rybomanii powoli jeszcze, dobiega końca. Jeszcze chwilka. Idę jeszcze do flagmana na chwilę. No i słuchajcie, wracamy właśnie z targów wędkarskich. Wyjeżdżamy z parkingu. Krótko i na temat. Na targach było bardzo fajnie. Może nie było tyle wystawców, co w poprzednich latach, ale przynajmniej też nie było takich mega tłoków, jak kiedyś tam byłem parę razy właśnie na targach. Przybiłem piątkę z paroma osobami, było fajnie, można było sobie poprzypominać stare czasy, powspominać wszystko co i jak. Biłem piątkę też z jakimiś nowo poznanymi gdzieś tam osobami przez neta. I ogólnie targi uważam za udane, jedna z najlepszych targów, na których byłem, właśnie przez to, że było tak mało ludzi. Przez to, że tak się to zapowiadało, przyjechałem na te targi, bo byłem niestety, ale dlatego przyjechałem na te targi, policzyłem na to, że będzie mało osób i że nie będzie takiego ścisku i że będzie można sobie na spokojnie z tymi wystawcami, z kim miałem zamiar porozmawiać, to porozmawiać. No i tak się stało, na spokojnie, fajnie, sympatycznie. No i co więcej, wracamy do domku. Mam nadzieję, że relacja się wam spodoba i wszyscy będziecie zadowoleni. No niestety bez Adriana, no ale tak jak wspominałem na początku, siła wyższa, no i taka sytuacja. Trzymajcie się, Feder Fanatics, tylko czyste wędkarstwo.